Sonia, dziękuję za kolejne nasze spotkanie. Bardzo się Miło cieszę, że mi, tu jestem. tak, miło mi Ciebie widzieć, słyszeć. Dzisiaj razem podjęliśmy decyzję, że porozmawiamy o pewności siebie. Wiesz co, ja mam takie pierwsze pytanie do Ciebie a propos pewności siebie. Czy to, co prezentuje Władimir Putin, to jest pewność siebie? To jest jeszcze pewność siebie? Oj, zaczynasz bardzo ostro. Czyli to jest bardzo dobre pytanie. Czyli nie, to na pewno nie jest, znaczy na pewno nie. Wydaje mi się, że ponad pewnością siebie tam po prostu jest szaleństwo. Tak, bardzo duże. Więc tu jest jakieś, że tak powiem, zupełne niezrównoważenie psychiczne. No, aczkolwiek on musi być pewnym siebie człowiekiem. No, to tutaj wydaje mi się, też nie ma na ten temat dyskusji, nie? Tylko, że niestety ta pewność siebie jest napędzana, napędza szaleńca po prostu, napędza szaleńca. Tak ja myślę. Okej. A patrząc tak przez, powiedzmy, innych graczy na scenie dzisiaj politycznej, niejaki Zełenski, prezydent Ukrainy i jego pewność siebie? Jego pewność siebie. Znaczy, no ja jestem generalnie pod ogromnym wrażeniem Zełenskiego i chyba jak wydaje mi się, bardzo dużo ludzi jest zaskoczonych jego postawą i takim bohaterstwem. Tak, ja w nim widzę duże bohaterstwo, ja w nim widzę duży patriotyzm, pewność siebie. Nie wiem, czy nazwałbym to pewnością siebie. Co to jest w takim wypadku? Ja myślę, że to jest taki właśnie, ja w nim widzę bohaterstwo i widzę w nim taki patriotyzm, oddanie ojczyźnie. Tak, jakby ja nie sądzę, że jego akcjami kieruje pewność siebie. Nie. Okay. Nie. Mamy... Powiedz mi, że tak powiem, let me know if I'm wrong. Wiesz, to nie, no ja zadałem pytanie i akceptuję Twoją odpowiedź, żeby była jasność, prawda? Natomiast to jest Twoja opinia, ja ją akceptuję po pierwsze, po drugie szanuję. Natomiast jeżeli mogę sam się wypowiedzieć na ten właśnie temat... Ty w nim widzisz pewność siebie? Tak. Wiesz co, ja użyję takiego meksykańskiego powiedzenia, że Zełenski ma grande cojones. Tak, to na pewno. A grande cojones to jest... Nie ma grande cojones ten, kto nie ma pewności siebie. Wiesz co, wyobrażam sobie sytuację dzisiaj, kiedy za 10 lat Rosja wygrała na Ukrainie, zadomowili się już w Ukrainie, już tam Krym i tak dalej, i tak dalej. I za 10 lat dziadek Putin sobie tak myśli, a co by tutaj znów odpierdolić, a wezmę, napadnę na Polskę, prawda? I w tym momencie wyobrażam sobie prezydenta Andrzeja Dudę. To nie jest mój prezydent, to jest prezydent Polski, ale nie mój prezydent, tak? Wyobrażam sobie prezydenta Dudę, który nie dzwoni do Stanów po to, żeby wysłali nam broń, nie dzwoni do Niemiec, żeby wysłali nam samoloty, tylko dzwoni na Cypr, zapytać się, czy może tam spierdolić swoim samolotem. Tak, tak, tylko że czy to jest pewność siebie w dalszym ciągu? Ja nie. Nie. Nie, to jest bohaterstwo, wiesz, to jest lojalność ojczyźnie, to jest patriotyzm, to jest zupełnie coś innego, nie? Dla mnie. Ale gdyby on nie miał pewności siebie, że on pociągnie ludzi za sobą w trakcie tego odwetu na ruskich, ja mówię o Zełenskim w tej chwili, a nie o Andrzeju, tak, tak. Nie, żeby była jasność. Gdyby on nie miał pewności siebie, że jest w stanie pociągnąć naród za sobą, gdyby on nie miał pewności siebie, że on jest w stanie przekonać świat do tego, że to on jest ofiarą, on i Ukraina jest ofiarami tej agresji, no to on by już był w Waszyngtonie, a nie dalej w Kijowie. Ja myślę, że tutaj mówimy, to naród napędza jego wiarę w naród i w siebie. Ale pewność siebie, a wiara w siebie to są dla mnie trochę inne rzeczy.
Ja nie uważam, że Załański nie jest pewny siebie, bo na pewno gdzieś to jest, tylko że ta jego postawa to dla mnie, nie wiem, dla mnie to nie jest takie okazywanie jakby pewności siebie, tak? To nie jest taki... Dla mnie to jest wiara. Dla mnie tam jest dużo wiary, tam jest dużo uczuć, dużo emocji, a pewność siebie nie kojarzy mi się z tym. Nie kojarzy mi się w ogóle z emocjami, ani z niczymś takim. Więc dla mnie fajnie, wiara fajnie w siebie. Fajnie powiedziałaś, wiara w siebie. I wiesz co? Wiara w siebie jest jednym z elementów budujących pewność siebie. Asertywność, wiara w siebie, samoakceptacja siebie, etc., etc. To są rzeczy, które budują. I jak ktoś ma grande cojones i wierzy w siebie, to znaczy, że ma potężny kapitał pewności siebie. No a ten heroizm, ta cała otoczka, o której mówiłaś, w 100% się zgadzam. Natomiast to jest otoczka, którą widzą ludzie na całym świecie, ale ona jest moim zdaniem znów tylko i wyłącznie wynikiem tego, że facet ma potężną pewność siebie. Fajnie, mamy dwa różne zdania na ten sam temat i na końcu dla obojga z nas facet jest bohaterem. Oczywiście. Chyba, że różnimy się, a się zgadzamy. Widzisz, są, że tak powiem, zgadzamy się ponad podziałami, ponad różnicami. Nie? Pojechałeś z tym pierwszym pytaniem fest. No, ja zawsze z grubego C zaczynam. Politycznie od razu na początek. Kurna, po prostu w ogóle zbiłeś mnie z tropu. Mówię, o! Ale powiem ci ciekawostkę. Nie miałem tego pytania zapisanego w swoich notatkach. Ono mi się urodziło ze względu na naszą rozmowę. Miałem takie bardziej delikatne, miłe pytania. No dobra, to ja teraz... Delikatne i miłe pytania właśnie. Ja tutaj, wiesz, mówię, nie będę tutaj jechać polityką, bo to takie jest, wiesz. No. Dobrze. Dobrze, Sonia. No to teraz, słuchaj, twoja kolej. Moje pytanie nie było z tej puli łatwych, miłych i przyjemnych, więc możesz się zemścić. Pozwalam ci na zemstę. Nie, wiesz co, nie chodzi mi, broń Boże, o zemstę w tej chwili, ale w tej dyskusji właśnie naszej, tej nie wiem, różnicy zdań, ale może właśnie wizji poglądów, właśnie chciałam się ciebie zapytać o to, czym dla ciebie jest pewność siebie, bo może tak naprawdę ta nasza różnica wynika stąd, jak każdy z nas widzi pewność siebie. Więc czym ona jest dla ciebie?